Witam Was serdecznie ten piękny, śnieżny dzień, tylko że tu niestety śnieg tak trochę lipawo jest. Oczywiście to jest świąteczny odcinek od złotówki do miliona. Na mapie M-Kling oczywiście zapraszam od razu, następnie życzę Wam wesołych narodzin Pana Jezusa, po Bożemu powiem, po prostu wesołych świąt. Cóż wam, co dzisiejszym świątecznym odcinku, bo to będziecie oglądać Wigilią. Ja już swoje prezenty dostałem, nowe nabytki trafiły do mnie. Obudowałem sobie tu gospodareczkę ładnie. No i tyle, co czekałem na tą okazję, żeby używany ciągnik kupić. Otóż kupiłem taki piękny ciągnik. New Holland. Oczywiście New Holland to jest, jaki to jest? T7, jak się nie mylę, T7, wiecie, coś tam, 288 koni, przepiękna maszyna, szybka, o taką potrzebam. Teraz będzie można pomyśleć o większych sprzętach. Co tu się zmieniło? Trochę przerobiłem gospodarkę, żeby to ładnie wyglądało, jakaś śnieżyca tutaj nastała. Tutaj trochę zrobiłem, ogrodziłem tak, żeby jakoś tako wyglądało. Ale idealnie nie będzie, wiadomo. Tutaj pole połączyłem, zarobiście. No taka wizja, muszę sobie otworzyć, bo jestem za mały. No właśnie, co tam u szkralni słychać, bo do szkralni, żeby mnie dostać w końcu. Nie wiem, co tam się dzieje. Czy produkcja zatrzymana? No tak, wody brakuje. I tu paleta jest, teraz już nie podniesiesz po tej aktualizacji, co było. To może damy tu wodę, jak nie zamarzła w beczce. Tutaj mi jest potrzebny. Dobra. Tutaj przełączymy sobie, opuścimy to. No, muszę odpalić. Patrz. Fajny to jest. Dobra, pyk. Podjedziemy. Dobra, zapalimy światło, bo to już jest wieczór. No mówię, chociaż trochę ten śnieg. Trochę chociaż ten śnieg tam nagram. Tutaj chyba w ogóle będzie już tego przejazdu nie będzie. Tak zdaje mi się, bo puszczę na pewno tamten. A. Zapominam się nieraz, że mam tutaj już takie gadżety. Dobra. Wodę przelejemy. Dobra. O! Musi działać. To może przejedziemy się, ale to później sobie przejadę się wody poszukać tutaj dalej tam darmowych. Dobra. To już mamy z głowy. Lecimy, o i to taki mały rozrzutnik co kupiłem, jak na razie, bo dużo obornika nie będzie, taki na mały na początek, nie wiem czy nie za mały, też się tak na zdjęciu nie wyglądał, że taki mały, a ten to taki jakiś, no dobra, przetestujemy go, jak nie to najwyżej oddamy. Fajna pora, choinka piękna stoi oczywiście. Te znaki za zapytania mnie denerwują, nie wiem jak was, ale mnie denerwują. Dobra, otwieramy. A, to mi pyka. Mówię, coś mi tu pykało w tle. Bo to po mnie dokładną tą pogodę mi sprawdza. Dobra, otwieramy. Palimy maszynę. Maszyna jak fajna w środku jest, nie powiem. Koguty palimy, jedziemy sprzedać kamień. Oczywiście musiałem tam porządek zrobić, to musiałem kamień sprzedać, więc... Jedziemy, kamień opierniczymy, żeby nie było. Świąteczny sprzedaż kamieni, żeby Mikołaj miał co wam pod choinkę przynosić kamienie. Zamiast będzie węgla, to kamienia dostanę, bo ja mam dużo kamieni. I jeszcze maszynę będę musiał do zbierania kamieni posprzątać, kupić, bo od cholery kamieni mam. Tamto jedno pole mi się zbugowało, to ja będę tam miał ze 4 przyczepy, jak tej talii będzie, zobaczymy. Więc jeszcze raz, wesołych świąt! Oby dużo prezentów po choinkę było, to najważniejsze, żebyście doczekali kolejnego roku, bo to zarazem nowy rok, nie wiem czy będę nagrywał coś na nowy rok, czy nie będę nagrywał, ale to od razu szczęśliwego nowego roku wam z góry życzę. No i tyle no z mojej strony, no. Ja w końcu mam urlopik, odpocznę sobie w domku. A nie wiem dokładnie, czy ja dobrze jadę do tych kamieni. Gdzieś tu,
Gdzieś tu kiedyś widziałem, że tu gdzieś stało do kamieni. O, jest tutaj. No, no. Zajedziemy może tak pięknie. Nie no, fajny, teraz taki potwór mi potrzebny, musiałem tam jeden siewnik, wiesz jaki siewnik chcę kupić? Chcę kupić siewnik, gdzie te siewniki są? Nie wiem, czy nie za mało mocy jeszcze będzie miał. Siewnik. Chuj, siewnik. Ten chciałem. No i teraz mi ten starczy, czyli ten siewniczek będę chciał kupić sobie. Fajny, duży, elegancki, 4-metrowy już jest. Więc jest fajny. No to będę go na pewno chciał kupić. No teraz weź wyjedź tą przyczepę. Dobra, złożymy się tutaj. To jednak ten ciągnik aż takiego mocnego skrętu nie ma. Ale to nic, ale to nic. No to więc. Więc taki krótki materiał dzisiaj, żebyście nie mieli, że nic nie nagrywam, bo jakiś czas miałem wam z akcję z kukurydzy nagrać, ale no niestety mówię, no świąteczny odcinek trzeba wydać, czyli chociaż żeby ten śnieg padał. Więc padał, nie jest biało, ale to było u nas były w realu takie białe święta, ale jak na razie widziałem pogodę, to się nie zapowiadają zbytnio optymalne, ale dobra tam. Najwyżej śnieg na szybach można sobie narysować, tam pomalować na biało szyby i okna znaczy, więc nie ma problemu. To jak woli. Dobra, ja tam sobie dojeżdżam spokojnie, to będzie naprawdę krótki. Jeszcze raz wszystkiego wesołych świąt, zdrowia oczywiście, szczęśliwego nowego roku. Widzimy się albo jeszcze w Sylwestra wam coś nagram, albo nie nagram na Sylwestra. Jak nie, no to widzimy się po nowym roku. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za łapki, dziękuję za subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie, pa!